To jest to, co najbardziej lubię w pracy busiarza. Kiedy jedziesz na przykład do Irlandii, masz wykupiony prom 18 godzin przed tobą. W kabinie oczywiście łazieneczka. Wziąłem teraz kąpiel. Lubię postać pod natryskiem dobre kilka minut. Lubię dość gorącą wodę. Już mogę sobie na to pozwolić, ponieważ słuchajcie, gorąca woda, taka bardzo gorąca woda dla mężczyzn nie jest wskazana, tak zresztą jak wiele innych rzeczy, chociażby dość obcisłe slipki, jednak to wpływa na tak zwaną potencję i może nawet nie chodzi o to, że człowiek nie może sobie zrobić barabara z dziewczyną. Bardziej tu chodzi o skuteczność tego barabara, czyli o ewentualną reprodukcję. Ja już jestem w tym wieku, że mam odchowanych synów, reprodukcji nie muszę robić, więc uwielbiam gorącą kobietę. Taką teraz przed dziewczką sobie właśnie zrobiłem. No i mam przed sobą jeszcze co najmniej 12 godzin jazdy. Płynę w tej chwili, a może wiecie po kolei, więc tak, załadowałem się w Holandii, wiozę 3 palety z jakimiś workami, nawet nie wiem co tam w tych workach jest. W każdym bądź razie jechałem sobie na spokojnie, pierwszy postój zrobiłem już we Francji, oczywiście wjechałem sobie grzecznie na parking BP. We Francji no, jest ten obowiązek hotelowy, także teraz w zasadzie w weekend to już po parkingach nie widać tych busiarzy. Nawet ci, co mają własną działalność, widzę, boją się i jadą do hotelu. Ja akurat wiem, że przy własnej działalności nie trzeba się obawiać. Miałem już kilka kontroli, kiedy pokazałem dokumenty, że mam własną działalność. Od razu było, przepraszam, do widzenia, dziękuję. No więc stanąłem na pierwszym parkingu, taki stacja BP koło Amines. Zawsze mam problemy z tymi nazwami. Kiedy tylko stanąłem, po chwili podszedł do mnie, słuchajcie, Grek. O dziwo znał język rosyjski, no nie jakoś biegle, ale ja też biegle nie władam, więc władam na tyle, że z tym Grekiem się dogadałem. No i pyta mnie, czy na tej stacji zabito tego Rumuna. Ja mówię, że no nie wiem, wiem, że zabito, ale czy na tej stacji? On mówi, bo tu jest krzyż. No więc jak on odszedł ode mnie, to ja wyszedłem z auta, podszedłem, no i faktycznie, słuchajcie, jest tam na stacji wbity krzyż, oczywiście znicze, no i zdjęcie tego Rumuna. Ja czytałem o tym Rumunie i powiem wam szczerze, jestem pełen goryczy z dwóch powodów. Po pierwsze, no jednak mimo wszystko zginął człowiek. Po drugie, jednak na tej stacji stało kilka tirów i nikt nie ruszył w żaden sposób z pomocą. No, to mi się nie mieści w głowie. Człowieka mordują, a nikt inny kierowca jakoś solidarnie, nie wiem. Złapali, że każdy z nich ma coś ciężkiego w kabinie. No ale jest jak jest. Nastąpiła dość gwałtowa znieczulica. Dziś nastąpiły takie czasy, że każdy myśli tylko o sobie. Ja chyba mam ciągle głupie pomysły, że chcę pomóc innym, no ale to chyba wynika jednak mimo wszystko z tego, co wyniosłem z domu i ze szkoły. Bo co by o tej komunie nie mówić, coś jednak ludzi uczyła. Nawet jak sama z siebie była wrednawa, to jednak no, tych ludzi próbowano jakoś wychowywać na jednostki aktywne społecznie. Dobra, no więc przespałem się tam. Powiem wam szczerze, no nie jestem człowiekiem bardzo jakimś tam strachliwym. W końcu
jestem absolwentem szkoły wojskowej, ale no, gdzieś tam ta obawa była, że to takie miejsce, że tu ktoś zginął. Także po raz pierwszy chyba bardziej posprawdzałem to wszystko, jak jestem pozamykany i czy no, jest to na tyle jakoś tam bezpiecznie. No, rano, słuchajcie, rano wstałem, dość wcześnie, zjadłem śniadanko, pojechałem dalej, bo chciałem jechać tak sobie właśnie na spokojnie. Przejechałem 300 km i zatrzymałem się na kolejnej stacji, też notabene BP. Tu była taka trochę większa, tych tirów było troszkę więcej. I tu byłem gdzieś tak, słuchajcie, już na tej stacji, gdzieś koło 13. Zostałem też na noc. Obok mnie stały trzy polskie tiry. Polskie. Z polskiej firmy jechali na nich Ukraińcy. Kierowcami byli Ukraińcy, ale bardzo takie grzeczne, sympatyczne chłopaki. Także nawet mnie zapraszali na obiad i na flaszkę, ale ja mówię, że za obiad dziękuję, no bo staram się właśnie zrzucić co nieco z wagi, no a alkoholi mocnych już od kilku lat nie używam. Wolę tutaj widzicie, nawet mam, stoi mi na tego kieliszek dobrego wina. To wolę taki kieliszek dobrego wina. Przynajmniej na drugi dzień czuję się dobrze. No i też na tej stacji BP wstałem w miarę wcześnie. Przyjechałem tu do portu, zostawiłem auto, poszedłem troszkę na spacer. Jakiegoś specjalnie dużego spaceru nie zrobiłem, bo nie chciałem się za bardzo oddalać, bo wiedziałem, że 3 godziny przed muszę się zgłosić na odprawę. Zdążyłem sobie tylko pójść na zatokę, zobaczyć francuski, zobaczyłem francuski okręt podwodny, oczywiście taki już obiekt muzealny. Nie wchodziłem, bo musiałbym zapłacić za całe muzeum, więc nie chciałem tego robić jakoś na chybcika i mówię, a to jak zapłacę ten bilet, no to potem co mam lecieć, wszystko tak na mówię, to sobie odpuszczę. Zobaczyłem go tylko tak z zewnątrz. No i co? No i wróciłem na parking, obok mnie stało dwóch kolegów. Jechali i półtorej godziny wcześniej, bo jechali do Irlandii oczywiście, ale i inną linią promową. No ja odstałem jeszcze troszeczkę po nich. Poszedłem, załatwiłem sobie ten bilecik. Tutaj obsługa przy tych biletach jest bardzo sympatyczna. Pierwszy raz jak byłem, to też bardzo grzeczne dziewczyny, bez problemu. Tym razem też podszedłem szybko, sprawnie. Tym razem nie miałem już problemu, jak dojechać do promu, bo za pierwszym razem to w tym porcie dosyć się gubiłem. Nie wiedziałem, jak do tego promu dojechać. Ale dzisiaj już wiedziałem, więc dojechałem do promu. Rozplombowali mi samochód, bo miałem samochód zaplombowany. Rozplombowali mi samochód, no patrzyli za tymi emigrantami. No i wylądowałem na promie. Ta linia jest uznawana za taką jedną z najlepszych linii. No i faktycznie trzeba przyznać, że jest fajnie, jest kilka pokładów. Oczywiście tam sklep, ten wolnocłowy, w którym tak naprawdę jedynie co korzystnie wypada, to te alkohole. No ale to są wszystko alkohole wysokoprocentowe, więc ja nie kupuję tych alkoholi. Ale jest z kolei, no oczywiście jest ta restauracja, gdzie się je obiad. Znaczy, tak w naszym przypadku tutaj, no to się wypowiadając o tej godzinie, no to się je taki późniejszy obiad, bym tak powiedział. No i rano jest śniadanko. No i jest jeszcze taka druga sala, słuchajcie, tylko dla kierowców, dla driverów.
No i tam masz automat z kawą, z herbatą, z napojami, z owocami, z ciastkami. No i to oczywiście jest za darmo. Ile człowiek tam chce, to może sobie zjeść. No i niestety, muszę szczerze powiedzieć, trochę upadłem. Zjadłem kilka tych ciastek, a to taka chyba wredna natura, że nie dosyć, że człowiek lubi to słodkie, a tu jeszcze za darmo. I no i moja silna wola w tym momencie trochę padła. No ale jutro zrobię w kabinie troszeczkę mocniejszą gimnastykę. To mam nadzieję, że chociaż odrobinę stracę z powrotem kalorii tych, które wchłonęłem. No dobra, słuchajcie. Chyba pójdę spać, bo nie ma internetu. Znaczy jest tu internet, ale trzeba by za niego zapłacić. Jest dosyć drogi. I jest tu jeszcze taka pułapka i to tych, którzy będą po raz pierwszy płynąć. Zresztą ta pułapka jest również na tych krótkich trasach między Calais i Dover, czy Dunkierką a Dover. Są takie momenty, kiedy telefon łapie zasięg, ja nie wiem, jak on się tam fachowo nazywa, morski. W każdym razie to jest ta chyba telefonia satelitarna i tam jest minuta 15 zł. I tam z strony, bo telefony czasami same z siebie lubią się zalogować. No i w ten czas, jak ktoś używa internetu, czy nie daj Boże, rozmawia sobie z ukochaną, no to ta rozmowa może go dość drogo kosztować, więc trzeba uważać, bo najczęściej jest tak, że, znaczy najczęściej, zawsze jest tak, że jak wpływasz w strefę zasięgu tej stacji bazowej, to dostajesz komunikat na telefon, że loguje się do takiej stacji, że minuta połączenia kosztuje 15 zł. No więc słuchajcie, cześć ci, którzy są w trasie za kółkiem, nie mają tak wygodnie jak ja. No to życzę szerokości. I tak jeszcze tylko na koniec, słuchajcie, trochę pogoda daje do wiwatu. Daje do wiwatu w Polsce, daje do wiwatu w Niemczech, w Belgii i Holandii. I zarówno w Polsce, jak i w tych krajach, Belgia, Holandia, Niemcy, w niektórych oczywiście rejonach, no, nastąpił dosyć duży kataklizm. Ja czytam w internecie komentarze, chociaż te głupie omijam, no, ale zawsze gdzieś tam jedno czy dwa zdania wpadną w oczy i jest mi, powiem wam osobiście, bardzo przykro, jeżeli my nie potrafimy okazać takiej empatii. Przecież to jest tragedia. I słuchajcie, czy to jest Niemiec, czy to jest Holender, czy to jest Francuz, czy to jest Rosjanin, to weźcie pod uwagę, że to są ludzie. Ludzie tacy sami jak my. I nie można się cieszyć z tego, że komuś, nie wiem, zabrało dom, zabrało auto, czy nie daj Boże, zabrało życie. Zawsze pomyślcie, co by się stało, gdyby taka duża woda, a przecież takie wypadki w Polsce są, uderzyła na przykład w wasz dom pod waszą nieobecność i, no nie wiem, odpukać, zrobiła krzywdę komuś z waszej rodziny. Myślę, że wystarczająco nam w dupę dają politycy, nie powinniśmy jeszcze sami sobie skakać do gardeł, nawet przy pomocy głupiego, prymitywnego i chamskiego komentarza. Pamiętajcie, to wbrew pozorom wcale nie dodaje wam splendoru. Po prostu pokazuje, że taka osoba jest miernotą. Cześć!